Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a dzisiaj kontynuujemy naszą rozgrywkę Derail Valley. I dojechaliśmy już do stacji CSW. Nawet i za pierwszy rozjazd, gdzie trzymamy się strony lewej i zaraz będziemy dojeżdżać na OWC. Dobra, można przyspieszyć. Ostatni odcinek zakończył się nie lada niespodzianką. Ale takimi dwoma lokomotywkami to jest... nie mogę jeździć, przepraszam, drodzy Państwo. Ja dalej nagrywam to, jak mówiłem, w lekkim stanie chorobowym. Super. Lecimy. To jest ciężki skład towarowy, one mają to do siebie, że w miarę dobrze utrzymują swoją prędkość na płaskim terenie. Zaraz będziemy przejeżdżać przez OWC. No właśnie. I 50 tu obowiązuje. Naprawdę potężne jest ten skład, tam samochody, tu traktory. Już jest właśnie to. To chciałem w tej czasie właśnie wozić takie oto spady. A wiem, że idzie jeszcze dłuższe wozić. To już nie wiem, bym tu chyba musiał ze trzy takie lokomotywy zaprzęgnąć. Że sobie kupimy te lepsze, D6. Dobra, jak to tu wygląda? Teraz będziemy jechać przez FM. Na razie trzeba przejechać przez FM, aż do czasu, aż tory nie będą się łączyły. To nie powinno być to dobrze ustawione. Będzie ten myk, co Państwu mówiłem na tym SM, że my jechaliśmy na SM i wracaliśmy. Teraz pojedziemy od razu w prawo. Ludzie powinni sobie jakieś manewry robić, coś, a to nagle o taki pociąg szybki przejeżdża. Może teraz zamiast tej nowej lokomotywy sobie kupimy licencję na długie te pociągi. O, leci tor. No trzeba będzie zmienić pewnie gdzieś rozkład na prawo. Rozjazd znaczy się, nie rozkład. Podciągnijmy trochę. O, tam widzicie? Na prawo będziemy lecieć. No i trochę jakaś większa aglomeracja. Teraz będziemy gdzieś pod górę ciągnąć. Prawo. Jeśli widzicie, rozjazd jest na lewo. Ma być na prawo. I od razu lepiej. A resztę drogi powinniśmy mieć ustawioną już odpowiednio do HB. 50 jedziemy.
się zaczyna ta jazda pod górę, co mówiłem. Jeden 8, jakoś damy radę to utrzymać. Taką nadzieję. Damy radę. Dwie lokomotywy, może nie za silne, ale dwie. O ile się nie przegrzeją. O, już będzie spadek. Dasz jeszcze trochę radę? Mam nadzieję. Ciśnij. Tutaj idzie, powinniśmy w lewo odbijać. Nasze lewo. No i nawet jest ustawiony rozjazd. Jest 60, to możemy odpuścić. Nie 70, ale to... Tutaj wyż na lewo. Trochę do tego portu pod górę trzeba się podpiąć, ale nieźle. Już to jest płasko. Kiedyś by było gorzej, jakbyśmy jedną lokomotywą jechali z 5 wagonami. Pamiętam, że sobie nie dawaliśmy rady za dobrze. Kolejny na prawo. Rozjazd musi być. Ale kopcą do Rosji. Za niedługo będziemy na miejscu. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że jeździmy na trybie realistycznym, nie jakimś komfortowym, standardowym, tylko jest to tryb realistyczny. Więc no. Myślę, że mało ludzi gra na takim trybie w gry. No ja lubię utrudnienia, lubię wyzwania pod tym względem. Widzieliście, że kiedyś na początku nam się nie udało. Nie musiałem jakąś lawetę wzywać czy coś, bo pociągiem się nie dało jechać, jakoś to się robiło. No. My daliśmy radę. I dużo byliśmy stratni. Ale teraz nadrobiliśmy. Można? Można. Lecimy. Wagony ładnie się za nami toczą. Daje się, jakby to było pod górkę. Dobra, tyle wystarczy.
Ja to mówiłem na prawo. No i normalnie w tamtym trybie by nawet była kropka, gdzie my jesteśmy. Teraz jej nie ma. Uciekła, na spacer poszła i nie wróciła. Realistycznie to tak się powinno. No pojechaliśmy w prawo. Teraz będziemy cisnąć w lewo. Będą ostrzejsze zakręty, więc szykujmy się do hamowania. Jest, widzicie, 40. No, teraz zwolniłem. Trzeba zaraz i tak pewnie będzie jakieś zmniejszenie, bo tu ostre zakręty. No właśnie. O tym mówię. My teraz wjeżdżamy od dwu, bo wjeżdżamy. Mhm.
ujeżdżamy w Łuczy i musimy jechać w lewo i w prawo. Zostawić ciągniki, ale tak ciągników to my nie zostawimy, bo my na końcu mamy samochód. Samochody w sumie tu gdzie jadą? B4A. My wjedziemy, zostawimy sobie ciągniki. Panie na lewo musimy jechać. I rozjazd został dobrze ustawiony. A i potem w prawo. To już wtedy bez samochodów w prawo. Czy tutaj w prawo? Nie, to jeszcze w lewo, dobrze. Jest lokomotywa ognia. Ciągnijmy tu hamulec. Odepnijmy. I lecimy to zostawić. To są ciągniki, tak? Te dwa. Więc te dwa i będziemy wprost. Okay. Będzie w ogóle jak wyjechać tymi lokomotywami, mam taką nadzieję. Szczęście prawy tor jest wolny.
mamy dociągnijmy. Miałem wrażenie, że nie było miejsca na inne wagony. Dobra. Patrz. Mieścimy się do tej, czy nie? Może na styk. Zobaczymy. Zmieściliśmy się. Miło. I teraz ma być B4A. A nie, rozładunek jest na E9I. A nie. Co ty myślisz? Czyli prosto. Nie wiem, czy jest na prawo. Ok.
i żeśmy pojechali w tym kierunku za trzeba. Wspomniałem o tym. Byłem święcie przekonany, że będziemy jechać w drugą stronę i... Wspomniałem aż rozjazd go zmienić. To już sobie, drodzy Państwo, zobaczcie w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.